Dzwoni do nas Mateusz z Grudziądza. Zapraszamy serdecznie na antenę. Halo, słychać mnie? Tak, cześć Mateuszu. Okej, cześć Arku, Tadeusz z tej strony, pozdro. Siema, siema. Siemano. Ja mam pytanie do Meduzy ogólnie, bo około zimy była jakaś tam mała kosa z góralem. Chciałem się spytać, czy to rozeszło się po kościach, czy to jednak trafiło tam do sądu, do góral, gdzie trafił? Ogólnie chciałem ten temat przemilczeć. Byłem u góralka, wyjaśniliśmy temat i nie ma tematu. Ja dałam impulsywnie, pojechałem tam. Okej. Okay. Ale jest okej, okay, jest wszystko wyjaśnione. Okej, okay, to jeszcze chciałem na szybko skorzystać z okazji i spytać się Rataja, co myśli o ostatniej aferze cesarza Narcyza. Cóż, no. No, co, no spodziewaliśmy się, no nie ma. No zdarzają się rękoczyny, no co mam ci nie powiedzieć. Ma gali bez ale mnie tylko szkoda, szczerze powiem. No mi jest też, ogólnie tak. Troszeczkę mi go szkoda. Znaczy druga strona, która gdzieś to nagrała i upubliczniała, no to też nie w porządku zachowanie. I akurat teraz przed walką, że akurat to wypłynęło, no to wydaje mi się taka z pełną premedytacją. Hashtag koniu bije też ludzie. O kurwa. Okej, okay, dziękujemy ci serdecznie. Trzymaj pozdro. Się i pozdrawiamy pozdro, mordo. Cały Grudziądz. A tymczasem mamy kolejnego gościa na linii. Kogo witam, kogo goszczę? Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo, słychać mnie? Tak, jest, słychać się. Cześć. Kogo witam, kogo goszczę? Ja jestem Patryk, jestem z Warszawy. Oczywiście Team Meduska. Pozdro, mordeczko. Właśnie jesteśmy w Wawie. Tak, tak. I mam do ciebie pytanie od razu, Meduska. Czy mógłbyś zdradzić mniej więcej jakiś termin, kiedy wyjdzie ten twój film? Film o Janinie Bąk? Na przykład. Na podstawie Janiny Bąk. Film na podstawie Janiny Bąk będzie kręcony w przyszłym roku. A teraz właśnie ten producent, z którym to robimy, skupia się na filmie, gdzie diabeł nie może, tam baby pośle i właśnie też dostałem tam rolę, moja Ola też. No proszę, to jakiś remake czy reboot? Czy... Bo był kiedyś chyba taki film albo podobny? Nie wiem, nie, ja jest tak jakoś nie. Ale to, a ten film, który mówiłeś, że będzie kręcony na podstawie tych twoich rozmów, to właśnie będzie teraz to kręciliście, czy kiedy on Nie, on dopiero będzie kręcony w przyszłym roku. Okej. Okay. No i mam tutaj też pytanie do Maćka, bo Maciek tutaj tak strasznie często mówi, że to jednak oni go wszyscy wyzywali do walki i on się nigdy nie prosił. No i tutaj już było z Meduzą poruszony ten temat, że to był jakiś wywiad i tak dalej, no nieważne i tak dalej, ale no. Jeśli chodzi tutaj o przyszłość związaną z tą Casio też, bo nawet dzisiaj nawet Maciek tego unika, czemu ten konflikt w ogóle powstał, ale no nie wiem, czy Maciek sam może byś chciał się powiedzieć, czemu ten w ogóle konflikt powstał, czy nie? Znaczy on mnie wyzwał, no to było finalnie, ale pokłóciliśmy się o imprezę, na której razem się upiliśmy. No i jeśli chcesz ogólnie całą genezę wszystkiego, bo już wielokrotnie o tym mówiłem, możesz się cofnąć do Cage'a, gdzie mieliśmy razem z Pawłowskim i tam możesz się cofnąć. No chodziło o to, że po prostu niepewne jego zachowanie, które mi się nie spodobało, jak byliśmy na imprezie. Ale no nie chcę. A to nie właśnie było tak, że to ty podobno mówiłeś jakieś sprośne rzeczy do dziewczyn, pomimo tego, że i zapomniałeś, że masz po prostu mikroport przy sobie? Nie. Na imprezie w Warsaw Show? To nie o to chodziło. Znaczy wiadomo, jak się najebiesz, to gadasz różne sprośne rzeczy i w ogóle. Jak się najebiesz, będąc na teściu, to takie jest, wariacie. Wiadomo, nie, wiadomo, też moje zachowanie... Słuchaj, byku, moje zachowanie było gdzieś tam nieodpowiednie, ale jego też było nieodpowiednie i to bardziej o to poszło. No okej, okay, no ale to też powiedzmy sobie szczerze, no jakby Don Cassio cię koniec końców tej walki wyzwał, ale też stwierdziłeś, że jednak to ty tych konfliktów nie prowokujesz, no. No mogę prowokować trochę, no co mam ci powiedzieć, no taki no, mam styl bycia swój, że prowokuję, komuś się to może podobać, komuś się może nie podobać, jaki jestem, no tyle. No dobra, to pozdrawiam was wszystkich, Team Meduska i wpierdol mu tam. Pozdro, mordeczko, tak będzie. Patryku, bardzo dobre pytania, dziękujemy ci. Pozdro. W porzu mordka, nie? Mamy kolejnego gościa na linii, no i zobaczymy, czy Team Rataj, czy Team Meduza. Witam, kogo goszczę? Halo, halo? Siemanko. Cześć, siema. Siemano. Witam panowie, pytanko do Macieja Rataja. A z kim mamy przyjemność? Bodzio Monster. Okej. Okay. O, siemano! Wariato! Kojarzymy. Rolowanego, tak? Kojarzymy. No. Słuchaj, pytanko mam pierwsze do ciebie. Dużo na Meduskę tam gadasz różnych rzeczy na swoich live'ach. Czemu akurat teraz nie możecie na przykład, nie możesz to samo mu powiedzieć kosto w oczy,
Tylko się po prostu trzęsiesz, jak mówisz. A na jakich live'ach, byku? Kiedy jakiegoś live'a robiłem? Czy tam no nawet nie na live'ach, na twoim story na Instagramie. A, może to jesteś Shrekiem. Kurwa. No i już masz, byku, odpowiedź. Nie, ale widzisz, to jest właśnie to, Bodzio, co mówiłem, że on jak cokolwiek nie powie, to sam się wyjaśnia, wiesz o co chodzi? Wiesz, bo mordko tak, jak chcemy robić dymy, no to te dymy robimy, no wiesz, patrzysz mu prosto w oczy, no to mu powiedz, co o nim sądzisz i tyle, wiesz. Patrz mu prosto w oczy. Ty, ale ty mówisz, jak ja bym go jakoś wyzywał, czy coś zaczepiał. Normalnie to samo, co mówiłem w live'ach, to samo mówię teraz i mu patrzysz w oczy. Nieprawda. Zaraz face to face zrobimy pewnie. Szereg to nie jest obraźliwe, jak kogoś porównujesz do kurwa grubasa z zielonego? Ja jestem grubasem czerwonym. A później to wyjaśniłem, trzeba było konferencję oglądać, że bardziej chodzi o strach, czyli presję, która jest. A nie widzisz w moich oczach strach? Widzisz w moich oczach strach? Jeszcze jedno pytanko mam, Maciek. Kto tu się kurwa boi, wariacie? Ty no wychodzi na to, że najbardziej to chyba ja. Nie bój się, biku! Kurde, wiedział na takiej petardzie tam, że Bodzio, przyrzekam ci, będą musieli tą klatkę kurwa podtrzymywać. No na pewno. Jedno pytanie 100 kilo meduzy tam wjeżdża, nakręcony jak kurwa Messerschmitt. Wierzę, jeszcze pytanie do Maćka. Proszę. No dawaj. Pytanie do Maćka jeszcze. Czy pamiętasz, Maciek, jak kiedyś zbierałeś truskawki w Niemczech i mówiłeś, że kiedyś będziesz kurwa w chuj gwiazdą? Nie pamiętam. Nie pamiętasz. Dobra. Ale super. Jestem swój gwiazdą. A co do tych gwiazd właśnie, czy ty się zajmujesz? Bo ja tak trenerem szczerze nie wiem. Personalnym jestem. I przez to jesteś gwiazdą? Nie. Tak? Tak. Kurwa. Musisz dietę rozpisać. Dobra, panowie. Spoko. Oglądam na moją stronę. Dalej. Trzymaj się, Bodzio, mordeczko. I zrób tam porządek zastrolowanego, bo nas chuja zrobili. Po walce odpalamy szampana. Widać było w oczach Rataja, że tą walkę przegrał. Pozdrówki, trzymajcie się. Pozdro, kogo witam, kogo goszczę? Siema Arek, siema Rataj, siema Meduza. Siemano, z tej strony Artur. Siema. Monster, można powiedzieć. Chciałbym się zapytać o jedną rzecz, was obydwu. Bo Meduza, ty walczyłeś z Knaziem, z Klaunem z Koszalina, znany jako Klaun z Koszalina bardziej. Chciałbym się zapytać o to, że w tej walce, można powiedzieć, nic nie pokazałeś. Wyglądało to po prostu, że masz dobry parter, ale ani charakteru, bo się nie biliście, ani nic tak naprawdę nie pokazałeś w tej walce. Skąd mamy wierzyć, że twoje umiejętności, które masz na macie, na treningu, przełożą się na walkę? Nie zestresujesz się, bo wiadomo, Ratej ma trochę doświadczenia, pomimo tego, że no jest zestresowany i to w chuj, to widać, no ale jest dobrze, nie? Ogólnie nie wymagam, żebyś ty mi wierzył, bo ja idę tam, wiesz, zrobić swoją robotę i tak naprawdę nie wymagam od nikogo, żeby tutaj była jakaś wiara w moje słowa, ale czy nie pokazałem dużo, kurczę, przez dwie rundy, chyba 3 albo 4 techniki w parterze zapiąłem. No i widocznie nie musiałem pokazywać tam charakteru. No kurczę, dałem radę bez tego. Innymi słowy, charakter pokazać w kolejnej walce, żeby to nie było źle odebrane. Knazia bardzo lubię, szanuję. Mega silny był, poczułem jego siłę. No ale jednak, no, charakter się pokazuje w walce, gdzie kurwa naprawdę już padasz na pysk, nie? A nie w momencie, kiedy całą rundę dominujesz w parterze. No jak mogę tam pokazać charakter? Chciałbym się jeszcze, zanim przejdę do Rataja, chcę się jeszcze zapytać o jedną rzecz. Bo mieliście konflikt z Malczyńskim. Jak to teraz ma się na rzeczy? Nadal jest ten konflikt, bo widziałem na Instagramie u Malczyńskiego właśnie zdjęcie z tobą. Jak te rzeczy się mają na... Jakie są wasze relacje w tym momencie? Kurwa. To do Maćka, czy do mnie pytanie nie, było? Do ciebie. Nie do Maćka, tylko do ciebie, Meduza. Aha. Jeżeli chodzi o Marcina, rzeczywiście może konflikt z Grzyd bardziej taki był między nami. Gdzieś tam coś wypadło na macie, no ale ja już mówiłem wcześniej, że ja to, co jest na macie, zostawiam na macie. Takie zasady się trzymam, bo nie wynosi się po prostu rzeczy z niektórych jakby klimatów. A czy biorąc pod uwagę, że no Marcin i Maciek mają podobne warunki fizyczne, czy też na przykład trenujesz z Marcinem? Trenuję z Marcinem. To jest, myślę, coś bardzo ciekawego. Trenuję z Marcinem, bardzo fajnie jakby...
po tym całym zgrzycie myślałem, że będzie inaczej, a tak naprawdę myślałem, że będzie jakaś rywalizacja między nami, a tak naprawdę ja nie boję się pokazać mu swoich słabości, widzę z jego strony to samo, więc jest jak najbardziej czysta jakby relacja między nami i mega to szanuję, pozdrawiam Marcin, pozdrawiam Dawid, jest zajebiście. Jestem... Dobra, jeżeli mogę, to chcę przejść do Ratej jeszcze, do pytania. Ratej, no ty kurwa się w chuj stresujesz, jesteś taki no cichy dosyć, ale na przykład są kasy pokazujesz, można powiedzieć, charakteru. Potrafujesz się być nawet kurwa bez wstęgi bardzo dobrze. Trochę nie rozumiem, nie słyszymy, co mówisz. Nie słyszymy, no. Musisz powtórzyć pytanie. Tak, tak, bo się rozmyło coś. Dobra, to jeszcze raz. Słuchaj teraz? Tak, tak, tak. No. Dobra, Rata, i chciałem się ciebie zapytać, bo jesteś no cichy dosyć, nic tam nie mówisz, skoncentrowany, nie robisz dymu. Chciałem się zapytać o to, jak mamy ci też uwierzyć, że wygrasz tę walkę, bo wiadomo, z Zonkasy pokazałeś fuj w charakteru, bo biłeś się bez ochraniacza na zęb przez chwilę i tam dopierdalałeś się go bardzo dobrze, pomimo tego, że byłeś początkujący, nie wygrałeś ze swoich powodów pewnie. Ale w drugiej walce też byłeś zestresowany, w chuj, nic nie pokazałeś. Czemu mamy ci uwierzyć, że to ty wygrasz tę walkę? To mówiłem ci, byku, znaczy mówiłem tutaj ogólnie, że do pierwszej walki to przede wszystkim 16 kilo musiałem rzucać, a do drugiej wziąłem po prostu tą walkę na 2 tygodnie przed, wyjęty z wakacji i jeszcze byłem zarażony koronawirusem. Jakoś ta sytuacja i ta presja mnie przygniotła i... No i to było bardziej to, że po prostu wtedy nic nie pokazałem, a powinienem go skończyć od razu w pierwszej rundzie, żeby teraz nikt kurwa nie dzwonił tutaj i nie mówił, że niby nie wygrałem tej walki. No tyle, tyle. No bałem się tego, że po prostu jakbym z nim przegrał, no to po prostu się do niczego nie nadaje i wiem, jaką Meduza teraz będzie miał presję w głowie. Okay. Kurwa, też będzie miał w chuj presję, kurwa, że on musi to wygrać, jest takim pewniaczkiem. Ja, ale i wiem, jakie kurwa będzie miał tam nogi, kurwa, wchodząc tam, ja, kurwa. Ja z kimkolwiek bym nie walczył, ja podchodzę do tego z takim założeniem, że przegrać mogę, wygrać ja teraz muszę. Wchodzę na pewnym luzaku, kurwa, mam wyjebane, nikt nie oczekuje ode mnie. Tutaj na nie luzaku czego ty, kurwa, tak tu siedzisz? O jakim ty luzaku mówisz? Musisz do psychologa przejść, skoro dla ciebie to jest luz. Nie, jestem normalnie, wyluzowany. No, no teraz. No, dobra, już nie dyskutujmy. Na chwilę może się wyluzować, resztę to kurwa dokładnie. Cichy i chuj. Musiałby wyjść na baciora dobrego, wtedy by może się wyluzował. No, ja... dobra, nie, bo ja przetreningówkę wziąłem te z rana, bo sparingi robiliśmy, to dlatego tak się szczęsa, nie? No może i tak. No. Tam okay, mnie nosi. Niech ci tak, Arturze, i jeszcze coś? Obaj macie wybranych rywali na kolejne walki, czy nie macie jeszcze nic podpisanego? Uszczególnionego. Ja się skupiam tylko i wyłącznie na tej walce. Na razie to jest, kurwa, mój celownik. Nie, no mam walki dobra. Na 3 walki podpisane, więc... No to kto po Meduzie? No nie, no była opcja, najpierw w ogóle rozmawialiśmy o Alberto, żeby to z nim robić walkę, ale on zapał kontuzję. No a ciebie, Arek, kiedy zobaczymy w Oktagonie Heilig? Mnie w Oktagonie Heilig zobaczycie już 28 sierpnia. Bo ale jak, nie, wiesz jak o co zawsze mi chodzi, będę... Gościu, kiedy ty będziesz się bił wreszcie? Ja ci powiem, że Arek tak boksera napierdalał, że mógłby jakiś fajny knockout wejść. Żarty żartami, to akurat prawda, że boksera tam się udawało zamykać nawet, ale zupełnie serio, powtarzałem to wielokrotnie i powtórzę, poproszę kamerę na mnie, mogę z przyjemnością tutaj powiedzieć, że bycie zawodnikiem nie jest dla mnie jakimś priorytetem, nie wykluczam tego nigdy. Nigdy nie mówię nigdy. Co ty myślisz, że ja się stresuję? Ale na pewno znacznie lepiej odnajduję się w roli zapowiadacza konferansjera i to jest coś, co kocham robić, ale jeśli przyjdzie odpowiednia propozycja, jeśli będzie 600%, razy 600%, razy 600%, to wszystko jest możliwe. Dobra, zajebiście. Obstawiłem na Meduzę, ale jeśli kupon ma nie wyjść, to życzę ci raty powodzenia. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś ma mi zniszczyć ten kupon, to będziesz właśnie ty. Powodzenia, i dzięki, byku! Więcej takich telefonów, to nie będę się stresował, kurwa! Dobra, sorry, ale trzy osoby na mnie wjechały pod rząd, no to lekko miałem spinkę. A to czy musi być, kurwa, twarda psycha? Ale no wiem, zjebałem. Na mnie na treningach, przyznałeś się. Na mnie na treningach wjeżdża po 20 osób i, kurwa, ale lecę po swoje. Niesłownie, może. Jakie drą pizdę na mnie, chłopie, jak do nie powiem czego się drą. I, kurwa, lecę po swoje. To i dobrze, tak ma być. To jest lekcja charakteru, kurwa. A, ty jeszcze jesteś dobry. Tak, to cały czas. Ale dzięki, byku. Najdłuższy telefon. No, dzięki serdecznie. Trzymaj się, Artur. Dobrze, no więc mamy kolejnego gościa. Jakub z Ostrowca Świętokrzyskiego. Witam cię serdecznie, Jakubie. Drataja. No to proszę bardzo. Siema. Na FEN34 wyszedłeś z Murańskim do Oktagonu. I czy według ciebie Muran jest cięższym przeciwnikiem, będzie cięższym przeciwnikiem od Meduzy, czy nie? Czy Muran cięższym przeciwnikiem, ale
Chodzi ci o wagę czy umiejętności, o skilla? I o to. Nie, wydaje mi się, że Muran ma bardzo ograniczone jakby te swoje techniki. On praktycznie tylko kopie, tylko wali te swoje cety i wali proste, więc wydaje mi się, że Meduza jest dużo bardziej wszechstronny i dużo cięższym rywalem niż Muran. Ogólnie taka ciekawostka. Zobaczcie, Ratej powiedział coś mi o Meduzie. Świat się kończy. Ogólnie taka nie, ciekawostka. Nie, tak obiektywnie, no co? Taka ciekawostka ogólnie. Moja pierwsza walka miała być chyba z Murańskim. Coś mi się tak kojarzy, że ja mu proponowałem walkę chyba i chyba on mi odpisał, że jeszcze nie. Ale nie jestem tego pewny, czy nie pomyliłem osób, bo ja tak też nie znam tych ludzi z internetu, ale tak mi się ale też kojarzy. Ale zapraszamy Murańskiego tutaj do Hajlik, jak coś. Tak jest. Bo tam w Fenie to tam... No, to już nie będę nie, mówił, ja jakieś rzeczy. Nie, ja bym chciał z nim walkę zrobić normalnie, na pewno, ale no tutaj teraz jest kontrakt podpisany. Ja tam bez ciśnienia, ale jak... Jakby będzie zielone światło, to można się lać, ale bez ciśnienia. Na gali będzie pojedynek trzech, no to mamy już potencjalny pojedynek dwóch na jednego. Nie, ja bez ciśnienia, luj. Dobrze, czy masz jeszcze jakieś pytanie, Kubo? Tak, mam pytanie do Meduzy jeszcze. Proszę bardzo. Co tam, wariacie? Na treningach stawiasz bardziej na stójkę czy na parter? Cały czas robimy stójkę, tylko stójka. Parter już a myślę... A na walce? Parter myślę, że mam na niego wystarczający. A na walkę wolisz, będziesz walczył bardziej w stójce czy w parterze? Będziemy się bić w stójce do momentu, kiedy po prostu... Nie zejdziemy do parteru. To by tak jak ktoś upadnie, no. Nie, do momentu, kiedy powiem, dobra, nie chce mi się już, wjeżdżamy w niego. I jeszcze jedno pytanie mam, Meduza, do ciebie. No. Bo Rataj podczas walki z Donkacją odlatywał po jego ciosach. I czy jeżeli ty będziesz miał okazję, to będziesz się z nim bawił, czy go znokautujesz? Jak zobaczysz, nie będę się bawił. W innym świecie. Nie będę się bawił. Wjeżdżam, kurde, jak tygrys głodny. Nie walczyłem tyle czasu. Bardzo długo trenuję i... Jak powstawało Fame MMA, myślałem, że tam będę walczył co galę. No ale nie mogliśmy się dogadać i myślę, że można to nadrobić fajnie teraz. Jestem naprawdę głodny. Dobrze, w takim razie dziękujemy ci serdecznie. Kogo witam, kogo goszczę? No witam, siemanko. Kuba Szczecinek z tej strony. Siemano, wariacie! No, siema. Kurde, z mojego miasteczka wariacik. Pozdrawiam cały Szczecinek, Kuba. Pozdro, mordeczko. Czyli strzelamy, strzelamy, że Team Meduza, tak? No, można tak powiedzieć, to nie oszukujmy się, raczej tam za Meduzą jestem. Słuchaj to mnie, bo ja tu mam parę takich ten... Ej, jak jesteś ze Szczecinka, to mnie znasz. Jak myślisz, ja czy Rataj? Krótka piłka. No raczej ty, no gdzie Rataj? No Rataj! Ja znam tylko z nazwiska, chuj wie, czy to nauczyciel, czy to tam był w Szczecinku, nie pamiętam. No. Słuchaj mnie, Wielim czy chyba Rataj, krótka piłka. Rataj. Krótka piłka, Wielim czy Dalsburg? Ja nie kibicuję, wariacie, ja nie kibicuję piłki, ale już nie ma nawet tych klubów. No to co tam mniejsza o to, chłopie. Dobra. Jeszcze dwie kwestie mam wczoraj. Pierwsza, druga była. Powiedz mi, dlaczego żeś taki chujowy kolor Mercedesa wybrał? Chujowy? Czemu chujowy? Rzuca się w oczy. No ja rzuca się dzwoni, w odebrać, oczy, mogę? No ale to tak nie za bardzo, no chłopie. No, czekaj, tak, myślę, że tak, ale czekaj ale momencik, za chwilkę. Kuba. No. Siemano, Jabczan. Halo. No, jesteśmy właśnie tutaj na tym, na rundkach. No ja też tutaj właśnie mam streama, widzę, że wam słabo idzie. I chciałbym zapytać, czy możecie przypierdolić świece pokoju? Daj głośno mówiący, daj na głośno mówiący. Jest. Jest na głośno mówiący. Jest okej? Okay? Dobra. Do mikrofonu podróż. No, powiedz coś, Jabczanik. Halo, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. No siema, byku, co to? Siemano, Jabczan. Teraz cię słyszymy, mów. Okej, okay. Chciałem zapytać, czy zrobicie podwójną świecę? Jak Arkadiusz Pan Pawłowski zrobi pierwszy na tym stole, to kurwa zrobimy. Ja na tym stole mogę zrobić wiele rzeczy, ale świeca nie jest jedną z nich. No, także Jabczan, Arkadiusz obalił tutaj twoją propozycję. Ale Jabczanik, dziękujemy, że trzymasz ducha streamerów, bo jak wiemy, stream bez świecy streamem straconym, naprawdę. No ty, tutaj musi być po włoski więcej męskiej ręki. Dobra, Jabczan, kiedy rundki z tobą? Jabczan, kiedy rundki z tobą? W czwartek. To ja też, kurwa, zadzwonię, dobra? Nie
I wtedy będzie więcej męskiej ręki. I będziesz robił świecę z bonusem. Trenuj tam, Jabczan, trenuj, trenuj. Dobra, tam Jabczan, bo mi to impulsy lecą. Dobra, bo ty po impulsy lecą. Sorry, może zapomnieliśmy, że to ma ręce. Jabczan zapowiedział świecę na swoich rundkach. Okej, okay. Będzie świeca. Powodzonka, panowie, powodzonka. Trzymaj się, Jabczan. Dzięki, mordo. No, dobra, jeszcze ostatnie, co chciałem powiedzieć. Słuchaj, Meduza, ja ci to, kurde, powiem ci szczerze, współczuję tego fejmu i tak dalej. Kiedyś byłem na tym, na Lotosie koło Maka i żeś tam podjechał z tą swoją kobietą, tam, jak dobrze pamiętam, pod odkurzacze. No, no, no. No. I chłopie, kurwa, tam jakieś dzieciaczki podbiegły do ciebie, mówię, ja pierdolę, no nie wierzę. No i ja cię znam, bo tam z widzenia, no nie mówię cię tam, że osobiście znam. To co jedynie moja dziewucha cię zna. No, ale, no, no. Kurwa, mówię, no współczuję. Później taki czarny mietek identyko do twojego podjechał. Tak, ja, to mój żoma. Nie kontynuuj. To mój żoma, to mój żoma Przemo. No to pozdrów tam wszystkich. Pozdrawiamy Przema z czarnego Mercedesa, mordeczko. Niedługo wjeżdżam na matę do was. No i wszystko jasne. Dobra, to tam trzymajcie się, buźka, pa. Pozdrow, mordeczko. Jeszcze jedno, czekaj, bo tam mówiłeś o tej Gabrysi, o tym, że kierowcy ciężarówek, co nie? Tak jest. Że, no to kurwa, właśnie siedzę, pauzuję, co nie, tutaj koło, gdzie ja jestem. Koło Nowogardu jestem, słuchaj, wyobraź sobie. Widzisz, potwierdzona teoria. Został radny, potwierdzone info. Kurde, no pierwsze obalenie, kolejne będzie w klatce. Obejrzę sobie te wasze, te hajligi, co nie, no i mówię, no kurwa, no muszę powiedzieć ten nagłos. No i pięknie, mordeczku, pozdrawiam cię, pozdrawiam cały Szczecinek. No.